7 i 8 listopada leżąca na granicy Gdańska i Sopotu Ergo Arena gościła piłkarzy ręcznych przygotowujących się do Mistrzostw Europy. Mimo iż był to turniej towarzyski, a w składach uczestników brakowało kilku czołowych zawodników, trenerzy podkreślali wagę imprezy. Jeżeli popatrzymy, to mamy tylko 7 meczy kontrolnych do Mistrzostw Europy tutaj w naszym kraju, także nie możemy sobie pozwolić, żeby jakoś lekko traktować żadnego meczu, także to jest naprawdę kolejny ważny krok w przygotowaniu. W pierwszym półfinale naprzeciw siebie stanęli wicemistrzowie olimpijscy Szwedzi i brązowi medaliści mistrzostw Starego Kontynentu Hiszpanie. Lepsza okazała się drużyna z Półwyspu Iberyjskiego, prowadzona przez Manolo Cadeniasa. Szkoleniowiec, który na co dzień pracuje w Płocku, bez zastanowienia odpowiedział na pytanie, z kim chciałby się zmierzyć w finale. I prefer Poland. Wolałbym zagrać z Polską. Myślę, że jest znacznie lepsza niż Rosja i mam nadzieję, że wygra ten mecz. Biało-czerwoni zdecydowanie pokonali zespół Rosji. Spotkanie zakończyło się wynikiem 27-21. Tego dnia aż 3 graczy dostało szansę debiutu w narodowych barwach. Jednym z nich był Bartosz Koniec. Zawodnik, który ma za sobą 10 lat występów w reprezentacji Holandii, bardzo cieszył się z możliwości gry z orzełkiem na piersi, ale ze swojej postawy nie był do końca zadowolony. Nie najlepiej na początku. Wiadomo, jest to pierwszy mecz, może tam też jakieś emocje na początku też były, więc... Ale myślę, że jutro kolejna szansa i trzeba ją wykorzystać. Trzecie miejsce w turnieju po zwycięstwie nad Rosją zapewnili sobie Szwedzi. Przed rozpoczęciem finału widzowie w hali byli świadkami premierowego wykonania hymnu zbliżających się Mistrzostw Europy. Uczestników będzie zagrzewać do boju piosenka Come Play With Us Miki Urbaniak. Później na parkiet wyszły drużyny Polski i Hiszpanii. W starciu, które decydowało o triumfie w imprezie, widoczny był brak czołowych postaci kadry prowadzonej przez Michaela Biglera. W zespole, który w ostatnich Mistrzostwach Świata przegrał z Polską mecz o brązowy medal, także nie było kilku gwiazd. Jednak to Hiszpanie kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń i zwyciężyli 23-20. Nasze obsesje były, wydaje mi się, troszeczkę niestety większe niż to było Hiszpanów. I tłumacząc nas oczywiście, bo tutaj nie ma wytłumaczenia, jeżeli gra reprezentacja Polski, to grają najlepsi w danym momencie. Szkoda, że przegraliśmy, ale no dzisiaj niestety nie było nas stać na więcej. Krzysztof Lijewski był jednym z 7 medalistów Mistrzostw Globu w Katarze, który nie zagrał w turnieju z powodu kontuzji. Na szczęście urazy większości z nich nie są aż tak poważne, by wykluczyć ich z rozgrywanego w Polsce Euro. Bez nich w składzie reprezentacja musiała się jednak zadowolić 2. miejscem w turnieju. No niestety my musimy pracować, czekać na tych zawodników pierwszoplanowych i no jedziemy z koksem na mistrzostwa. A te biało-czerwoni rozpoczną 15 stycznia meczem z Serbami.